Pytania na dziś, czy przejście na 0W20 wpłynęło na jakość prac oleju przy podobnym czasie i dystansie? Czy zmiana klasy lepkości ma realny wpływ na degradację dodatków, poziom utleniania i pozostałe parametry? Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Zanim przejdziemy do dzisiejszego testu, chciałbym na chwilę się zatrzymać i podziękować Wam wszystkim społeczności R2D. Właśnie przekroczyliśmy 20 tysięcy subskrybentów. W 3 lata i 3 miesiące udało się zebrać naprawdę wyjątkową grupę pasjonatów smarowania. Ludzi, którzy nie tylko oglądają, ale też dyskutują, analizują i dzielą się doświadczeniem. To dzięki Wam R2D stało się miejscem, gdzie można wspólnie zgłębiać temat olejów, dodatków i eksploatacji silników. Z nutką naukowego podejścia, natomiast bez marketingowych mitów. Dziękuję za każde merytoryczne słowo w komentarzach, każdą przesłaną próbkę i każdą konstruktywną dyskusję. Mam nadzieję, że kolejne filmy przyniosą jeszcze więcej ciekawych tematów do wspólnego odkrywania i analizowania. Dzisiejszy odcinek to drugi etap eksperymentu z Passatem Michała i jednocześnie bardzo ciekawa kontynuacja badań rozpoczętych w odcinku numer 218. Tym razem zmienia się więcej niż tylko liczba na korku olejowym. Michał dostarczył próbki osobiście, mamy klasyczny duet, świeży olej oraz olej przepracowany, przebieg blisko 15 tysięcy km. Ale zmiana nie dotyczy tylko interwału, choć i tutaj jest różnica, bo w poprzednim cyklu przekroczono założone 15 tysięcy km i dopiero teraz właściciel trzyma się z góry zaplanowanego przebiegu. Ważniejsze jest to, że zmieniono klasę lepkości oleju z 5W30 na 0W20 zgodnie z najnowszymi zaleceniami producenta. Auto pozostaje to samo, Volkswagen Passat B8, benzyna, przebieg rośnie systematycznie, ale zmieniają się warunki eksploatacji, więcej krótkich odcinków poniżej 10 km, wcześniej 80%, teraz 85%, mniej kilometrów na jednym cyklu olejowym, wcześniej 18 887 km, teraz 14 954 km, brak dolewki w nowym cyklu, wcześniej 200 ml. Michał pisze, że nie zauważył różnicy w pracy silnika między motulem 5W30 a obecnym olejem Volkswagen 0W20, ale właśnie to sprawdzimy dziś dokładnie w laboratorium, nie tylko od strony lepkości, ale również chemii oleju. W poprzednim etapie, przypomnę, odnotowaliśmy wzrost lepkości w porównaniu do oleju świeżego, co samo w sobie było nietypowe, ale miało wyjaśnienie w warunkach eksploatacji i przedłużonym interwale. Chemicznie olej wyglądał słabo, nitrooksydacja, oksydacja i inne sygnały wyraźnie wskazywały na mocno wyeksploatowany materiał smarny. Pytania na dziś, czy przejście na 0W20 wpłynęło na jakość pracy oleju przy podobnym czasie i dystansie? Czy zmiana klasy lepkości ma realny wpływ na degradację dodatków, poziom utleniania i pozostałe parametry? Czy coroczna wymiana przy przebiegach rzędu 15 tysięcy km nadal pozostaje optymalna, czy może nowa formulacja wymaga innego interwału? Zatem w roli głównej dzisiaj Volkswagen 0W20 to olej zgodny z fabryczną normą Volkswagena 508/509, czyli niskopopiołowy, paliwooszczędny i zaprojektowany z myślą o nowoczesnych silnikach benzynowych. Jak wypadnie w starciu z rzeczywistością, za chwilę się przekonamy. Przechodzimy teraz do tej części odcinka, w której prezentuję podstawowe informacje o samochodzie, użytkowniku, zastosowanym oleju oraz sposobie jego eksploatacji. Na ekranie macie pełną tabelę, widać tam szczegóły dotyczące samego auta, czyli jego markę, model, parametry silnika, rodzaj wtrysku, czy obecność filtra cząstek stałych i ogólny przebieg. W drugiej kolejności widzimy podstawowe informacje o właścicielu i jego podejściu do serwisowania, gdzie mieszka, jak często stara się wymieniać olej i czy przy tym bierze pod uwagę nie tylko przebieg, ale też czas, czyli liczbę miesięcy. W kolejnej części tabeli znajdziecie dane dotyczące samego oleju. Zapisane są tam klasy lepkości i jakości, ewentualne aprobaty producentów samochodów, no i to, czy do tego oleju był dolewany jakiś dodatkowy preparat. Następnie mamy blok poświęcony typowej eksploatacji w trakcie tego interwału. Widzimy tam m.in. ile procent jazdy przypadało na miasto, jakie odcinki dominowały, czy to były raczej krótkie, kilkukilometrowe dojazdy, czy dłuższe trasy, oraz ile w sumie przejechał ten olej, ile miesięcy spędził w silniku i czy przed wymianą była robiona jakaś płukanka. No i na końcu dla porządku pokazuję też fragment książki serwisowej albo instrukcji, żeby zobaczyć, jakie są ogólne wytyczne producenta dotyczące oleju silnikowego w tym samochodzie. To nam pozwala sprawdzić, czy zastosowany olej był zgodny z tym, co przewidziano fabrycznie, czy może właściciel świadomie wybrał trochę inną specyfikację ze względu na swoje potrzeby.
To tyle w tym naszym stałym technicznym segmencie. Dzięki temu mamy już pełny kontekst. Wiemy, jaki olej został użyty, w jakich warunkach pracował i co zaleca producent. Dzięki temu łatwiej będzie później zinterpretować wyniki badań, które za chwilę Wam pokażę. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw pomiar oleju świeżego, w drugiej kolejności próbka oleju przepracowanego. W tle podczerwień zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla próbki oleju świeżego jest następująca: 39,6 w 40 stopniach oraz 8,0 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 182. I to są te wartości, które znamy z poprzednich eksperymentów z tym olejem. Porównujemy ten wynik z deklaracją producenta. Tutaj nic się nie zmienia, różnica na poziomie 3%. Wchodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 43,8 w 40 stopniach oraz 8,7 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 181. Liczymy zmiany procentowe: 11% na plusie w niższej temperaturze oraz 8% na plusie w wyższej temperaturze. I to są bardzo ciekawe obserwacje, ponieważ zmiana klasy lepkości nie przełożyła się na kierunek zmian lepkości, w domyśle redukcję. Wciąż utrzymuje się tendencja wzrostowa. Kilka punktów procentowych wyższa niż w poprzednim etapie, przy czym warto odnotować, że w poprzednim etapie była wykonana dolewka 200 ml, z drugiej zaś strony w bieżącym etapie było mniej kilometrów. Przy porównaniach warto pamiętać o tych różnicach. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Użyjemy testu wewnętrznego R2D w opcji z trzema bibułami. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć zrobionych po określonym czasie. Jakie otrzymano wyniki? Pierwsza bibuła, wynik poprawny, bez zastrzeżeń, przy czym można zauważyć, że powoli zaczynają się charakterystyczne mocne czarne przebarwienia na obrzeżach strefy dyfuzyjnej. Druga bibuła w opcjach z kilkoma wariantami, tutaj widoczny dość ciemny środek plamy, ilość zanieczyszczeń jest zwiększona. Dwie kolejne wersje tej bibuły, również podobny efekt. Trzecia bibuła, po prawej stronie jest reakcja po zakropieniu oleju świeżego, jest to pochodna dodatku w oleju. Widzimy, że w oleju przepracowanym nie ma już takiej morskiej aureoli, czyli w oleju przepracowanym dodatki mogły się wyczerpać. Na pozostałych wersjach tego testu jest podobny brak. Ogólnie ta bibuła może sygnalizować o postępującym procesie starzenia tego oleju, nieregularność strefy rozpraszania plus charakterystyczne ciemne przepalenie na obrysie. Plus jeszcze małe porównanie, wynik z pierwszego etapu versus wynik z drugiego etapu. Wynik z pierwszego etapu wypada korzystniej. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, przyglądamy się otrzymanym wynikom, porównujemy widmo oleju świeżego z widmem dla oleju przepracowanego, następnie generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, w jakim stopniu olej zdegradował z punktu widzenia zmian parametrów chemicznych. W podczerwieni potwierdza się wysoki stopień degradacji dodatków, więcej zanieczyszczeń w oleju z drugiego etapu, stopień sulfonowania oraz nitrooksydacji na plus dla oleju klasy 0W20, oksydacja również, w pierwszym etapie zauważalnie wyższe poziomy. Na widmie zbiorczym porównującym te dwa etapy wygląda to następująco.
Podsumowując, agregując wszystkie zmiany w jeden wskaźnik jakości, otrzymujemy wartość 74%, czyli delikatnie gorzej niż w poprzednim etapie. Przypominam, w tym etapie nie było dolewki w trakcie eksploatacji oraz przejechano na tym oleju około 4000 km mniej. W takiej sytuacji rekomendowałbym rozważyć skrócenie interwału wymiany oleju, przedział 10 do 12000 km przy tak wysokim udziale eksploatacji w mieście wydaje się być optymalnym rozwiązaniem. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!